Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję Państwu za obecność i pozwolę sobie zacząć swoje wystąpienie. Był 20 dzień grudnia 1970 roku. Nowy Jork szykował się do świąt Bożego Narodzenia. Wszędzie stały choinki, girlandy świateł. Ludzie robili ostatnie zakupy, spieszyli się do domów. W tej świątecznej, podniosłej, wesołej atmosferze zdarzył się pewien zgrzyt. Do recepcji Columbia Presbyterian Hospital w Nowym Jorku, jednego z najlepszych ośrodków kardiologicznych na świecie, podszedł mniej więcej 50-letni mężczyzna. Bardzo spokojnie położył coś, jakąś legitymację na biurku i powiedział: mam wrażenie, że mam czwarty atak serca. Nazywam się Stanley Milgram. Nie pomylił się niestety. Kilka godzin później zmarł na stole operacyjnym. Można powiedzieć, że nawet umarł w sposób spektakularny człowiek, którego całe życie przepełnione było spektakularnymi pomysłami teoretycznymi, spektakularnymi badaniami. Był to człowiek, który właściwie zawsze był sceptyczny. Gdy dowiadywał się o jakichś wynikach badań, o jakichś konceptach teoretycznych, zastanawiał się, czy na pewno tak jest. Na przykład w latach późnych 50. w Stanach Zjednoczonych ogłoszono, że właściwie poziom takich rzeczy jak antysemityzm, rasizm jest zupełnie minimalny. To jest margines, to jest coś właściwie, co nie charakteryzuje amerykańskiego społeczeństwa. Tak wynikało z deklaratywnych badań, które robili socjologowie. Milgram mówi: wyobraź sobie następującą sytuację. Idziesz chodnikiem i na chodniku znajdujesz list. Podnosisz ten list, właściwie widzisz, że metr od tego listu jest skrzynka pocztowa. Niewątpliwie ktoś zgubił ten list, a jego intencją było wysłanie go. List jest zaadresowany do Johna Smitha, ma nalepiony znaczek pocztowy. Co zrobisz? No oczywiście wrzucisz ten list do skrzynki pocztowej. Dlaczego miałbyś tego nie zrobić? Ale wyobraź sobie, że podnosisz ten list i widzisz, że list jest zaadresowany do Arona Rosenzweiga, człowieka o wyraźnie żydowskim imieniu i żydowskim nazwisku. Co zrobisz? Jeśli nie jesteś antysemitą, to jest dla ciebie kompletnie bez różnicy, czy na list czeka John Smith czy Aaron Rosenzweig. Wrzucisz go do skrzynki. Ale jeśli jesteś antysemitą, to pomyślisz sobie, co będę Żydowi pomagał, i wyrzucisz ten list do kosza na śmieci, który jest tuż obok. Milgram nie tylko myśli w ten sposób. Milgram robi eksperyment, rozrzucając listy zaadresowane albo do Johna Smitha, albo do Arona Rosenzweiga, i rozrzuca je koło skrzynek pocztowych w Nowym Jorku, adresując je na swój własny adres domowy. Dzięki temu po kilku dniach będzie mógł stwierdzić, czy jest różnica w obu sytuacjach. I jest, o 8 punktów procentowych. I Milgram mówi, to jest miara antysemityzmu nowojorczyków, a nie to, co wynika z werbalnych deklaracji, jaki jest twój stosunek na przykład do ludzi, którzy są Żydami. Milgram przeprowadził najróżniejsze eksperymenty, właśnie tak fascynujące, tak niezwykłe, tak ciekawe. Ale sławę przyniosły mu eksperymenty, które zrobił do pewnego stopnia przypadkiem, bo chciał badać coś zupełnie, zupełnie innego. Chciał badać konformizm, a zbadał rzecz, którą określa się jako posłuszeństwo wobec autorytetów. Nie wiem, czy autorytetu, angielskie authority może być równie dobrze tłumaczone jako posłuszeństwo wobec przełożonego, ale tak czy inaczej, takie właśnie eksperymenty, te eksperymenty, o których za chwilę będę chciał powiedzieć Państwu, przyniosły mu sławę niebywałą. Wstrząsnęły nie tylko psychologią, nie tylko naukami społecznymi, wstrząsnęły w ogóle światem. Ludzie, gdy dowiadują się o wynikach tych eksperymentów, najpierw nie wierzą, a potem są zszokowani. Opowiadając, proszę Państwa, o eksperymencie klasycznym Milgrama, a przeprowadził ich na ten temat 24, ale opowiem o jednym. Zawsze w tego typu sytuacjach, w jakich znaleźliśmy się w tej chwili, jest pewien dylemat, jest pewien kłopot, ponieważ z góry wiem, że część z Państwa słyszała o tych eksperymentach, zna je, ale inna część ich nie zna.
I jest pytanie, co zrobić? Czy o nim opowiadać, zanudzając połowę sali, czy nie opowiadać, czyniąc drugą połowę sali zdezorientowaną? Pozwolę więc sobie bardzo skrótowo, bardzo lakonicznie opowiedzieć o samym eksperymencie, poświęcając temu kilka minut, a więcej czasu poświęcę innym kwestiom i oczywiście potem oddam głos Państwu. Będziemy sobie na ten temat, mam nadzieję, dyskutować. Eksperyment, o którym mówię, zaczyna się od ogłoszenia prasowego. W New Haven, miejscowości, która liczy 100 tysięcy mieszkańców, ale sławna jest z tego, że w tym miasteczku znajduje się Yale University, jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, ukazuje się ogłoszenie prasowe. Z ogłoszenia wynika, że jeśli jesteś zainteresowany zarobieniem $5, mówiąc ściślej $4,5 to jest gratyfikacja, a $0,5 to jest koszt dotarcia na uniwersytet i z powrotem. Jeśli jesteś tym zainteresowany i chciałbyś wziąć udział w badaniach dotyczących uczenia się, to zadzwoń i umów się z nami. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście tym zainteresowani, dzwonicie i umawiacie się w sekretariacie na wzięcie udziału w takich badaniach. Przychodzicie Stanley Milgram, przychodzicie do tego budynku. To jest budynek Wydziału Psychologii Yale University i na parterze spotykacie innego człowieka, który, jak się okazuje, również szuka laboratorium, bo także przyszedł na to badanie. Witam Was ktoś, kto przedstawia się jako profesor psychologii tego uniwersytetu. Wręcza Wam po $5, tłumacząc, że to jest gratyfikacja za samo przyjście na eksperyment. Możecie w każdej chwili wycofać się z tego eksperymentu. Te pieniądze i tak pozostaną w Waszych kieszeniach, bo nie są to pieniądze za udział w eksperymencie, tylko za samo przyjście. I wyjaśnia, że eksperyment wymaga podziału na role. Jedna z osób będzie nauczycielem, a druga uczniem. Jak to często bywa w sytuacji uczenia się, a przecież tego dotyczy eksperyment. Wyobraźcie sobie Państwo, że losujecie losy i wyciągacie los z napisem nauczyciel. Ta druga osoba, którą spotkaliście, mówi, wylosowałem rolę ucznia, co jest oczywiste, skoro są dwa losy, a wy wylosowaliście rolę nauczyciela. Eksperymentator tłumaczy, że rolą ucznia jest wyuczenie się pewnych skojarzeń. A więc jeśli usłyszy słowo niebo, ma odpowiedzieć niebieskie. Jeśli usłyszy słowo fotel, ma odpowiedzieć czerwony. Jest 8 takich par. Uczeń siedzi w innym pomieszczeniu, już uczy się tych skojarzeń, a eksperymentator tłumaczy Wam, że tak naprawdę eksperyment dotyczy oczywiście uczenia się, ale szczególnie zainteresowani są badacze wpływem kary na uczenie się. Jak ludzie się uczą pod wpływem kar za błędy. Waszą rolą będzie zatem nadzorować pracę ucznia, jesteście nauczycielem. I jeśli uczeń będzie popełniał błąd, macie go karać. Karać poprzez uderzanie prądem elektrycznym, no bo to jest taka uniwersalna kara. Pokazuję Wam takie urządzenie, które składa się z 30 przycisków. Każdy przycisk oznaczony jest symbolami w voltach. Pierwszy 15 V, drugi 30, trzeci 45 i tak co 15 aż do 450. Żeby była całkowita jasność. Jest to opisane, słabe uderzenie, średnie uderzenie, mocne, bardzo mocne, niebezpieczeństwo dla zdrowia, a dwa ostatnie nie są już w ogóle opisane. Żeby Wam zademonstrować działanie urządzenia, eksperymentator przykłada elektrodę, która jest oczywiście końcówką takiego kabla, który wystaje z tego urządzenia. Przykłada Wam elektrodę do dłoni i wciska trzeci przycisk. Przycisk oznaczony symbolem 45 V. Czujecie uderzenie, które nie jest bolesne. Ono jest nieprzyjemne, ale to trudno określić jako ból. Eksperymentator wyjaśnia, że teraz pójdziecie do pomieszczenia, w którym siedzi uczeń. To jest ta osoba właśnie, którą spotkaliście na parterze budynku i przymocowujemy mu dłonie do oparcia fotela oraz umieszczamy na dłoni elektrodę. To przywiązanie do oparcia fotela jest dla dobra ucznia, ponieważ jeśli nie będzie ruszał ręką, to ewentualne uderzenie będzie go mniej boleć. Wracamy do naszego pomieszczenia. Wraz z eksperymentatorem, jak Państwo widzicie, eksperymentator i my
jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, natomiast uczeń siedzi w sąsiednim pomieszczeniu. Z naszego generatora prądu elektrycznego kabel jest przeprowadzony do drugiego pokoju, tam gdzie siedzi uczeń i oczywiście jest uczeń podłączony do tego urządzenia. Zaczyna się eksperyment. Eksperymentator czyta pierwsze słowo, powiedzmy ptak, i uczeń odpowiada prawidłowo. Eksperymentator czyta drugie słowo, również mamy prawidłową odpowiedź, ale przy trzecim słowie uczeń popełnia błąd. Słysząc fotel, nie mówi czerwony, lecz zielony. I wtedy eksperymentator mówi do nas, proszę wcisnąć pierwszy przycisk generatora prądu elektrycznego. Przypomnę, 15 V. Wyobraźmy sobie, że to robimy. Potem uczeń również kilka razy odpowiada bezbłędnie, znowu popełnia błąd i eksperymentator mówi, proszę wcisnąć drugi przycisk. Przy trzecim błędzie ucznia trzeci przycisk. I tak każdy kolejny błąd ucznia ma być karany uderzeniem o nieco większej sile, a więc wciśnięciem przez nas kolejnego przycisku. Problem polega na tym, że gdzieś koło czwartego przycisku uczeń zaczyna demonstrować lekki dyskomfort, chrząka. Potem zaczyna lekko krzyczeć, potem jęczeć, krzyczeć potwornie, jęczeć z bólu, a po dziesiątym przycisku mówi, wypuśćcie mnie stąd. Ale eksperymentator mówi, proszę kontynuować. Jeśli się opieramy, eksperymentator mówi, eksperyment wymaga, abyś kontynuował. No i wyobraźmy sobie, że słuchamy eksperymentatora, wciskamy 11 przycisk, potem 12, 13, 14. Jak dochodzimy do 20 przycisku, to uczeń nie reaguje. Usłyszał słowo niebo i nie ma żadnej reakcji. Eksperymentator mówi, brak reakcji również traktujemy jako błąd. Proszę wcisnąć kolejny przycisk. No ale my nie chcemy tego zrobić, bo przecież skoro człowiek nie reaguje, to być może dostał zawału serca, może zemdlał. Eksperymentator przynagla więc nas znowu, mówiąc, jest bezwzględnie konieczne, abyś kontynuował. Jeśli wciśniemy kolejny przycisk i na szczęście, tym razem na szczęście, usłyszymy potworny ból, krzyk bólu człowieka siedzącego za ścianą, mówię na szczęście, bo to znaczy, że cały czas jest wszystko w porządku z nim jednak. Nie zemdlał, nie stracił przytomności. I znowu będziemy się opierać, to eksperymentator powie nam, nie masz wyboru, musisz kontynuować. Zauważcie Państwo, mówi to, mimo że na samym początku dowiedzieliśmy się, że w każdej chwili możemy zrezygnować z udziału w tym eksperymencie. Kiedy skończy się eksperyment? Można już w tej chwili powiedzieć jasno. Ten człowiek, który siedzi za ścianą, to tak naprawdę jest współpracownik eksperymentatora, który odgrywa swoją rolę. On nie jest podpięty pod generator prądu elektrycznego. On nie uzyskuje tak naprawdę uderzeń prądem elektrycznym. Ale my o tym nie wiemy. My jesteśmy przeświadczeni, że siedzimy tutaj i wciskamy kolejne przyciski generatora prądu elektrycznego. Wierzymy najprawdopodobniej, że rzeczywiście eksperyment dotyczy uczenia się i wpływu kary na uczenie się. Nie wiemy, że tak naprawdę to my jesteśmy osobą badaną i chodzi o sprawdzenie, jak zachowamy się w tym eksperymencie. Czy wtedy, kiedy eksperymentator w ogóle powie nam, że mamy uderzać prądem elektrycznym innego człowieka, to powiemy nie, ja nie będę uderzać prądem innego człowieka, czy też zgodzimy się wcisnąć pierwszy przycisk. A jeśli zgodzimy się wcisnąć pierwszy przycisk, to w którym momencie zdecydowanie odstąpimy od udziału w tym eksperymencie? W którym momencie przerwiemy ten udział? Czy wtedy, kiedy człowiek zacznie krzyczeć? Czy może dopiero wtedy, kiedy będzie jęczał z bólu? A może dopiero wtedy, kiedy powie, wypuśćcie mnie stąd? A może jeszcze później? Może wtedy, kiedy będzie cisza i będziemy mogli pomyśleć, że temu człowiekowi coś się stało? A może mimo wszystko wciśniemy wszystkie przyciski? I wciśniemy również przycisk oznaczony symbolem 450 V, co mogłoby zabić człowieka siedzącego za ścianą, gdyby naprawdę był podłączony do generatora prądu elektrycznego. Otóż każdy z Państwa może zadać sobie dwa pytania. Pierwsze pytanie to pytanie, jak ja bym się zachowała, jak ja bym się zachował w tej sytuacji. Czy w ogóle zgodziłbym się wcisnąć pierwszy przycisk? A jeśli tak, to kiedy powiedziałbym zdecydowanie nie i wyszedł z laboratorium? A drugie pytanie to pytanie, jaki procent ludzi wcisnął ostatni przycisk? Przycisk o symbolu 450 V.
I wtedy, kiedy już odpowiedź na te pytanie, na te pytania jest w naszych głowach, możemy przyjrzeć się wynikom. Otóż, proszę Państwa, nikt nie odmówił wciśnięcia pierwszego przycisku. 62% w tym eksperymencie, 62% ludzi wcisnęło wszystkie przyciski, łącznie z tym ostatnim oznaczonym symbolem 450 V. Tyle, że wtedy, kiedy Stanley Milgram opisywał tę procedurę tak, jak ja Państwu ją opisałem i pytał ludzi, jak sądzisz, jaki procent ludzi mógł wcisnąć ostatni przycisk, typowa odpowiedź brzmi 1%, 2%. Bo jeśli się nad tym zastanawiamy, to zadajemy sobie pytanie, jaki jest procent w społeczeństwie ludzi tak zdeprawowanych, tak psychopatycznych, że mogą to zrobić? I odpowiedź 1-2% z tej perspektywy jest całkowicie uzasadniona. Ale Milgram pokazuje coś innego. I właśnie dlatego jego eksperyment jest tak niesamowity. Pokazuje, że nie trzeba być złym człowiekiem. Nie trzeba być psychopatą, nie trzeba być osobą pozbawioną norm moralnych, żeby wcisnąć wszystkie 30 przycisków. Inaczej mówiąc, Milgram mówi, w pewnych sytuacjach normalni, dobrzy, przeciętni ludzie mogą zachować się w ten sposób. Milgram zbadał około 900 osób w różnych wariantach swojego eksperymentu. To nie jest jakaś wyjątkowa próbka, to nie są więźniowie, to nie są psychopaci, to są normalni ludzie, tacy jak my. Nie studenci. To było z ogłoszenia prasowego. To nie byli studenci. Tym bardziej nie byli to studenci psychologii. Proszę Państwa, pytanie dlaczego jest fundamentalne z perspektywy, o której mówimy. Stanley Milgram mówi tak, wyobraźmy sobie XIX-wiecznego rolnika. Nie mówi tak, to mój przykład, ale... Mógłby tak powiedzieć. Wyobraźmy sobie XIX-wiecznego rolnika. Rolnik wiosną wychodzi w pole i zastanawia się, czy to już jest czas na siew zboża. To bardzo ważne pytanie, ponieważ nie można wysiać zboża za wcześnie, bo jeszcze może przemarznąć, ani za późno, bo nie będzie dobry czas dla żniw wtedy. Zauważmy, że taki rolnik XIX-wieczny podejmuje decyzję, następnie samodzielnie sieje, a potem ponosi konsekwencje tej decyzji i swojego działania w postaci plonu, który zbiera. W dzisiejszym świecie bardzo rzadko zdarza się tak, że my działamy. Ten XIX-wieczny rolnik działa w pełnym tego słowa znaczeniu. A my albo podejmujemy decyzję, a działania przejawia ktoś inny, albo działamy, bo ktoś nam coś polecił, albo jesteśmy biorcami decyzji. To jest zdecydowanie częstsze niż działanie takie w pełni. I teraz Milgram mówi, że ten człowiek, który jest osobą badaną w jego eksperymencie, może myśleć, że nie ponosi za nic odpowiedzialności, ponieważ za wszystko odpowiada eksperymentator, który podejmuje decyzję i mówi mu to, co ma zrobić. Co by, proszę Państwa, potwierdzało interpretację proponowaną przez Stanleya Milgrama. Otóż po pierwsze, w pewnym wariancie tego eksperymentu na samym początku dzwoni telefon. Milgram mówi, przepraszam, za chwilę wrócę, coś ważnego się stało i wraca po kwadransie z jakąś inną osobą i mówi, w bardzo ważnej sprawie muszę pojechać do domu. Usiłowałem znaleźć jakąś koleżankę albo kolegę spośród profesorów psychologii, ale nikogo nie ma o tej porze w budynku. Znalazłem taką osobę jak ty, która przyszła na badania. Przeszkoliłem ją i ona mnie zastąpi. I teraz zobaczcie Państwo, że w takiej sytuacji tu nie siedzi profesor Uniwersytetu Yale, wielce szacowny profesor wielce szacownej instytucji. Tu siedzi człowiek z ulicy, niby przeszkolony, ale czy tak samo łatwo można przypisywać mu odpowiedzialność za to, co dzieje się za ścianą? Chyba nie. I rzeczywiście wtedy poziom posłuszeństwa jest wyraźnie niższy, choć i tak szokująco wysoki, kilkunastoprocentowy. Jeszcze bardziej spektakularne badania przeprowadzają Kilham i Mann, badacze australijscy. Zauważcie Państwo, że u Milgrama mamy sytuację, w której laboratorium składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym pomieszczeniu siedzi uczeń, w drugim nauczyciel wraz z eksperymentatorem. Kilham i Mann dobudowują niejako trzecie pomieszczenie, korzystają z laboratorium, które składa się z trzech sąsiednich pomieszczeń i każda z tych osób siedzi w innym pomieszczeniu. Co więcej, tym razem nie tylko uczeń jest współpracownikiem eksperymentatora, ale także nauczyciel. Nauczyciel ma instrukcję, rób to, co usłyszysz. Nie zadawaj żadnych pytań, niczego nie kwestionuj. Jaka więc jest rola osoby badanej? Osobie badanej mówi się, że zepsuło się nagłośnienie między
eksperymentatorem i nauczycielem i eksperymentator nie może komunikować się z nauczycielem, nie może przekazywać mu poleceń. Będziesz więc kimś w rodzaju gońca, będziesz krążyć między eksperymentatorem i nauczycielem. Pytanie, czy goniec się zbuntuje, czy goniec powie, ja nie przekażę nauczycielowi polecenia wciśnięcia powiedzmy 20 przycisku. Otóż posłuszeństwo gońca jest niemal stuprocentowe. Proszę Państwa, ponieważ goniec może tym razem przesunąć odpowiedzialność i na eksperymentatora, i na nauczyciela. Nauczyciel w eksperymencie Milgrama, w klasycznym eksperymencie, wprawdzie sam nie podejmuje decyzji, ale to on wciska kolejne przyciski. A goniec ani nie podejmuje decyzji, ani nie wciska przycisków. Czuje się trybikiem, od którego nic nie zależy. To bardzo wygodne czuć się trybikiem wtedy, kiedy człowiek za ścianą dostaje uderzenia prądem elektrycznym o rosnącej sile. Proszę Państwa, są jednak pewne czynniki nie do końca zgodne z interpretacją Milgrama, nie będę ich z braku czasu omawiał. Powiem natomiast o innych interpretacjach, o innych powodach, dla których ludzie mogli być tak posłuszni. Po pierwsze, Neil Lacki mówi, że wtedy, kiedy znajdujemy się w sytuacji, która jest dla nas nowa, niejasna, niezwykła, nie wiemy, jak się zachować. I wtedy łatwo zdajemy się na to, co robią inni ludzie, jak zachowują się inni ludzie. Spróbujcie sobie Państwo wyobrazić, że na egzotycznej wyspie trafiliście do eleganckiej restauracji. Jedzenie jest egzotyczne, sztućce są egzotyczne, nie wiadomo, jak zabrać się do tego jedzenia. Oczywiście patrzymy, co robią inni ludzie, w jaki sposób sobie z tym radzą. Czy jedzą rękami, czy może w jakiś wyszukany sposób tymi dziwnymi sztućcami i staramy się ich naśladować. Tutaj osoba badana przyszła na eksperyment, spodziewa się, że będą jakieś testy, będą sprawdzane zdolności do uczenia się różnych rzeczy, a każe jej się wciskać przyciski prądu elektrycznego. Jest zaskoczona. Tym łatwiej uwierzy eksperymentatorowi, że powinna to robić. Collins i Brief nakręcają film, taki fabularyzowany z eksperymentu Milgrama. Widzimy, że nauczyciel trzęsącymi się rękami wciska kolejne przyciski do 10. I teraz nakręcają 3 różne wersje dalszego ciągu tego filmu. W jednej wersji osoba badana, czyli nauczyciel, wciska 11 przycisk. W drugiej wersji mówi, bardzo przepraszam, ale ja już emocjonalnie nie mogę. Przepraszam za zawód i wychodzi z laboratorium. A w trzeciej wersji wstaje i krzyczy na eksperymentatora, że jest skandalem, żeby na uniwersytecie robić eksperymenty polegające na uderzaniu prądem innego człowieka. I grożąc policją, wybiega, trzaskając drzwiami. Otóż australijskim studentom pokazywano jedną z wersji tego filmu, pytając, czy chciałbyś z tym człowiekiem mieszkać w akademiku, czy chciałbyś chodzić z nim na piwo, spędzać czas, jaki to jest człowiek. Otóż najlepiej oceniony był ten, który bardzo grzecznie, układnie, potulnie zrezygnował z udziału w eksperymencie, a najgorzej ten, który zachował się porządnie i właściwie. Ten, który krzyczał na eksperymentatora, groził policją i trzasnął drzwiami. Można powiedzieć zatem, że ta opcja zachowania jest wykluczona, bo intuicyjnie wiemy, że tak nie wypada. Ludzie będą nas źle oceniać, jeśli postawimy się ostro, twardo i jednoznacznie takiemu człowiekowi. Steven Gilbert mówi tak. Musimy wziąć pod uwagę pewien istotny szczegół tego eksperymentu. Na początku człowiek uderzany jest prądem o napięciu 45 V. Wie, że to nie boli, to jest nieprzyjemne, ale nie boli. A mówi mu się przy pierwszym błędzie ucznia, wciśnij pierwszy przycisk. Dlaczego ma tego nie zrobić? Skoro 45 V nie boli, to 15 V nie boli tym bardziej. Tyle, że jeśli wciśnie pierwszy przycisk, dlaczego miałby nie wcisnąć drugiego? To jest tylko o 15 V więcej. A jak wciśnie drugi, dlaczego miałby nie wcisnąć trzeciego? To jest też tylko o 15 V więcej. Tyle co nic. Wciśnięcie trzeciego usprawiedliwia wciśnięcie czwartego, a wciśnięcie czwartego piątego. To jest zawsze tylko 15 V. A jak popatrzymy na tę różnicę z perspektywy ilorazowej, to ona się zmniejsza, bo 30 V to jest 2 razy więcej niż 15, ale 45 to jest tylko 1,5 raza więcej niż 30. Między 45 a 60 mamy 20-kilka% różnicy. Dwa ostatnie przyciski, 435 i 450, nieco więcej niż 2% różnicy. Jak powiedziałeś A, powiesz B, jak powiedziałeś B, powiesz C i nie zauważysz, kiedy zatrzymujesz się na X. Wiklund mówi,
człowiek miał uwagę skoncentrowaną cały czas na tym, co się dzieje, co mówi eksperymentator, co się dzieje z uczniem, jak odpowiada uczeń. Człowiek nie miał czasu zastanowić się nad tym, jak to, co robi, ma się do norm, które sam uważa za ważne, jak się ma do wartości, które akceptuje. Gdyby w eksperymencie zrobiono przerwę, na przykład po wciśnięciu przez osobę badaną 15 przycisku, to może człowiek by wtedy zaczął myśleć, co ja właściwie robię. I wtedy po tej przerwie być może odmówiłby wciśnięcia następnego przycisku. To są, proszę Państwa, mechanizmy, które działają w samym laboratorium. Ale jest jeszcze mechanizm bardzo ciekawy, który być może jest nawet najważniejszy. I to jest coś, co zdarza się ludziom, takim jak my, także naszym dzieciom, naszym wnukom, codziennie. Oto wyobraźmy sobie sytuację, w której mówimy o procesach socjalizacyjnych. Zauważcie Państwo, że jedną z najważniejszych rzeczy w socjalizacji jest to, żeby dziecko było posłuszne, żeby dziecko nauczyło się wypełniać polecenia tak zwanych znaczących dorosłych, rodziców, dziadków starszego rodzeństwa, rodziny dorosłej, także nauczycieli. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, ponieważ trudno sobie wyobrazić socjalizację bez tego elementu. Ale problem polega na tym, że to posłuszeństwo powinno być bezrefleksyjne. Posłużę się pewnym przykładem. Wyobraźmy sobie, że ojciec mówi do swojego 10-letniego syna: synu, wyrzuć śmieci. Synek idzie do kubła i mówi: tato, ale tu jest tylko pół kubła. Otóż ojciec tego synka mógłby, ale ja celowo używam formy warunkowej mógłby powiedzieć tak: tak, jest tylko pół kubełka śmieci, ale dzisiaj był na obiad rosół, a jest bardzo gorąco i duszno, tam są resztki z rosołu, jeśli tego nie wyrzucisz, to wkrótce będzie śmierdzieć w całym mieszkaniu. Mógłby, ale typowy ojciec powie coś zupełnie innego. Powie: jak ci mówię, że masz wyrzucić śmieci, to nie dyskutuj, tylko wyrzuć śmieci. I zauważcie Państwo, że to jest tylko egzemplifikacja tego, w jaki sposób socjalizacja przebiega. Dziecko ma wykonać polecenie. Nie musi rozumieć sensu tego polecenia, nie musi myśleć o konsekwencjach tego. A tym bardziej nie powinno zadawać pytań i kwestionować tego, gdy pojawia się takie polecenie. W ten sposób funkcjonuje nie tylko dom rodzinny, w ten sposób funkcjonuje szkoła, także szkoła średnia. Bardzo często mówię o tym samokrytycznie. W ten sposób funkcjonuje uczelnia, w ten sposób tym bardziej funkcjonują korporacje. Nasz świat jest światem bezrefleksyjnego posłuszeństwa. Jeśli wyrastamy w takiej atmosferze, dlaczego w laboratorium Milgrama mielibyśmy zachować się inaczej? Proszę Państwa, eksperyment Milgrama jest eksperymentem kontrowersyjnym etycznie, dlatego że wprowadza się ludzi w błąd i naraża się ich na ogromny stres. De facto Milgram miał stanąć przed sądem amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za to, że dopuścił się takich działań, które spowodowały tak ogromny dyskomfort u osób badanych. I przesłuchiwano osoby badane, namawiając je, żeby zgłosiły skargę na Milgrama. Wyobraźcie sobie Państwo, że nikt się na to nie zdecydował. Ludzie mówili: to była straszna godzina w moim życiu. Niektórzy mówili: to była najstraszniejsza godzina w moim życiu. Ale dodawali: ta godzina mnie zmieniła. Przekonałem się na własnej skórze, jak łatwo mną manipulować, jak łatwo skłonić mnie do robienia rzeczy, które są kompletnie niezgodne z moim poczuciem norm, wartości. I nie chcieli zeznawać przeciwko Milgramowi. Tym niemniej na początku lat 70. środowisko psychologiczne zgodziło się, że z powodów etycznych, aby nie narażać ludzi na tak potworny stres, nie będziemy takich badań robić. Tyle, że w roku 2006 ukazał się artykuł Jerry'ego Bergera z Santa Clara w Kalifornii, który mówi tak: po co mamy narażać ludzi na potworny stres, badając ich w pełnej procedurze, jeśli ludzie, którzy zgodzą się wcisnąć 11 przycisk, potem właściwie niemal wszyscy z nich będą wciskać kolejne. Możemy więc zakończyć procedurę na 10 przycisku. Ludzie nie będą tak bardzo przeżywali tego, nie będą w takim skrajnym stresie. Na razie nic się nie dzieje, tylko człowiek
prawie nic, no nie przesadzajmy. Człowiek za ścianą krzyczy coraz głośniej. I kończymy w momencie, w którym ludzie zgodzą się wcisnąć 10 przycisk albo wtedy, kiedy wcześniej wycofają się z tej procedury. Jeśli tak, to być może udałoby się w tej procedurze odpowiedzieć na pytania, na które psychologia nie odpowiedziała. Na przykład na pytanie, czy Gilbert ma rację, że kluczowe jest to, że ludzie wciskają najpierw pierwszy przycisk, potem drugi, potem trzeci, a gdyby od razu im kazać wcisnąć 10, to co? Nikt na to nie odpowiedział. Jeszcze w związku z tym pomyśleliśmy sobie z moim przyjacielem i współpracownikiem, profesorem Grzybem, że zrobimy eksperyment Milgrama w Polsce. Zaczęło się od ogłoszenia w bezpłatnej gazecie Metro. Wykupiliśmy całą stronę tego ogłoszenia, proponując ludziom wzięcie udziału w badaniach nad pamięcią. Za 50 zł, płaciliśmy 50 zł za badanie, które będzie trwało mniej więcej 50 minut. Gdy ludzie dzwonili, następowało takie badanie wstępne. Chodziło oczywiście o wyeliminowanie wszystkich, którzy studiowali psychologię albo na studiach mieli psychologię, albo interesują się psychologią i słyszeli o eksperymentach jakiś. Oczywiście chodziło o to, czy słyszeli o eksperymencie Milgrama. No i zapraszaliśmy tylko tych, którzy mogli być badani, a więc ci, którzy o eksperymencie Milgrama nie słyszeli. Wkraczali do naszego budynku. Nawiasem mówiąc, jest to budynek dość historyczny. Tutaj powstawały pierwsze polskie komputery Odra w tym budynku. W tej chwili jest to filia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. I kierowali się do mojego pomieszczenia. Parę zdjęć, proszę Państwa. To jest wierna kopia urządzenia, którego używał Milgram. Prawie wierna, bo oczywiście korzystaliśmy tylko z podanych wymiarów, ze zdjęć, ale jest to bardzo, bardzo podobne. Naprawdę no, wiąże się z tym dość zabawna sytuacja. Mianowicie łatwo poradziliśmy sobie z elektroniką i elektryką, natomiast mieliśmy problem ze stolarzem, który miałby wyciąć odpowiednie otwory w takiej właśnie płycie i tłumaczyliśmy długo stolarzowi, gdzie dziurki, jakie dziurki i on tak patrzy na nas i mówi, bo to ma być aparatura taka jak Milgram używał. No, przeraziliśmy się, że w ogóle nie będzie można zrobić tego eksperymentu. Okazało się, że na szczęście jest to absolutnie wyjątkowy stolarz i nie tylko zrobił nam to, ale okazało się, że inni ludzie o tym eksperymencie nie słyszeli. To, proszę Państwa, nie są autentyczne zdjęcia z przebiegu eksperymentu. W dobie hejtu internetowego no, nie chciałbym pokazywać, bo ktoś, nie twierdzę, że Państwo, ale ktoś gdzieś zrobiłby takie zdjęcie i potem osoba, która występuje, byłaby nękana. To jest moja asystentka. Zdjęcia są dość ustawiane, powiedziałbym, nie są to autentyczne zdjęcia. To jest krawat. Ja nigdy nie noszę krawata, ale do tego eksperymentu musiałem włożyć, żeby wyglądać jak poważny profesor, a nie taki niepoważny profesor. I tak właśnie jestem ubrany z etykietą również, z moim zdjęciem i napisem profesor, żeby nikt nie miał wątpliwości. Proszę Państwa, badamy więc, czy Gilbert miał rację. Eksperyment wygląda w ten sposób, że zapraszamy 40 osób, połowę kobiet, połowę mężczyzn i połowa z tych osób jest badana w procedurze Milgrama, a więc sekwencyjnej. Pierwszy błąd człowieka za ścianą to jest komenda proszę wcisnąć pierwszy przycisk, drugi błąd drugi przycisk, tylko kończymy na 10 przycisku. Uczeń, oczywiście rzekomy, mój współpracownik, krzyczy coraz głośniej, począwszy od 4 przycisku. W drugiej grupie mamy do czynienia z sytuacją, w której przy pierwszym błędzie osoby za ścianą ja mówię proszę wcisnąć 10 przycisk. Oczywiście spodziewamy się, że ludzie tego 10 przycisku nie będą chcieli wcisnąć. Natomiast co się dzieje? Okazuje się, że wszyscy wciskają 10 przycisk wtedy, kiedy mówię proszę wcisnąć 10 przycisk. Z 20 osób zbadanych w procedurze sekwencyjnej, czyli wciśnij pierwszy, drugi, trzeci, 18 wciska wszystkie przyciski, dwie osoby się po drodze wykruszają. Przy komendzie wciśnij 10 przycisk, wszyscy to robią. Pomyśleliśmy sobie, że może 10 przycisk, to jest 150 V, to jest za mało. Ja wiem, że to brzmi humorystycznie, ale zauważcie Państwo, że my oceniamy rzeczywistość w odniesieniu do czegoś. A więc na przykład ktoś jest śliczny, bo inni są mniej śliczni. Ktoś jest wysoki, bo inni nie są aż tak wysocy. Otóż większość z nas, dorosłych ludzi, ma pewne negatywne doświadczenia z prądem elektrycznym, bo dotknęliśmy oprawki żarówki, która była pod napięciem, przetartego sznura żelazka. Większość dorosłych ludzi była uderzona prądem elektrycznym.
prądem o napięciu 220 V przed wejściem do Unii Europejskiej, 230 po wejściu do Unii Europejskiej. 150 V, 10 przycisk, to jest wyraźnie mniej niż to, co my znamy z własnego doświadczenia. Amerykanie mają prąd 110-woltowy w swoich domach, więc dla nich 150 V to jest z kolei znacznie więcej subiektywnie niż dla nas. Pomyśleliśmy więc, że można sprawdzić, co będzie, jak ludzie usłyszą polecenie wciśnij 15 przycisk. Od razu usłyszą takie polecenie. Zauważcie Państwo, że 15 przycisk to jest 225 V, czyli to, co ludzie znają, wiedzą, że to jest potwornie bolesne uderzenie. Wszyscy badani, którym wydajemy takie polecenie, wciskają 15 przycisk. Dlaczego? Rozmawialiśmy o tym z wybitnym specjalistą od wpływu społecznego Robertem Cialdinim, którego książkę niektórzy z Państwa pewnie znają, Wywieranie wpływu na ludzi, światowy bestseller. Otóż on zwrócił nam uwagę, że ludzie mogą wypełniać pierwsze polecenie autorytetu w sposób bezwzględny i bezrefleksyjny. Wciskają pierwszy przycisk, jeśli autorytet powie im wciśnij pierwszy, dziesiąty, jak powie im dziesiąty, piętnasty, jak autorytet powie im piętnasty, bo nie mają jeszcze żadnych informacji zwrotnych od człowieka siedzącego za ścianą, że dzieje się coś fatalnego. Co by było, gdybyśmy przy pierwszym błędzie powiedzieli wciśnij dziesiąty przycisk? Ludzie usłyszeliby potworny krzyk, a potem następny błąd wciśnij piętnasty przycisk. Robimy w tej chwili takie badania. Na razie zbadaliśmy 3 osoby i wszystkie 3 osoby odmówiły wciśnięcia 15 przycisku, wtedy kiedy najpierw wcisnęły 10 i usłyszały ten ogromny krzyk. Więc być może ta hipoteza Gilberta z pewną poprawką na procedurę rzeczywiście ma głęboki sens. Proszę Państwa, inne badania, które prowadziliśmy w tej procedurze. Otóż we wszystkich badaniach Stanleya Milgrama i ludzi, którzy w latach 70. na całym świecie, głównie w Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie, replikowali te badania, za ścianą siedzi mężczyzna. Pojawia się pytanie, a co, gdyby za ścianą siedziała kobieta? Czy kobietę ludzie uderzaliby równie łatwo jak mężczyznę? A uściślając, czy jeśli rzekomym nauczycielem będzie mężczyzna, to będzie uderzał kobiety równie łatwo jak mężczyzn, którzy siedzą za ścianą. Można to jeszcze uściślić pytaniem, jaki mężczyzna? Richard Nisbet mówi, że istnieje taki konstrukt, który nazywa się kulturą honoru. Kultura honoru polega na przykład na tym, że mężczyzna zawsze powinien między innymi w sposób specyficzny traktować kobietę. Specyficzny, czyli godny, honorowy, rycerski. Południe Stanów Zjednoczonych jest bardziej owładnięte kulturą honoru niż północ. Na przykład jeśli chodzi o wyroki sądowe, za takie przestępstwo, które polega na tym, że mężczyzna zabija innego mężczyznę, który obraził jego żonę, córkę albo matkę, na północy dostanie Amerykanin wyższy wyrok niż na południu. Bo na południu jest okoliczność łagodząca, honor kazał mu to zrobić. W kulturze honoru mieści się również rycerskość wobec kobiet. Istnieje pewien kwestionariusz, który mierzy natężenie kultury honoru i sądziliśmy, że zwłaszcza mężczyźni, którzy charakteryzują się silną akceptacją norm kultury honoru, nie będą chcieli uderzyć kobiety, która siedzi za ścianą. Robimy więc taki złożony eksperyment, w którym osoby badane są albo kobietami, albo mężczyznami. Za ścianą siedzi albo kobieta, albo mężczyzna. Nie ma kompletnie żadnych różnic. Ludzie uderzają prądem od 1 do 10 przycisku człowieka, który siedzi za ścianą, bez względu na płeć tego człowieka, własną płeć i w przypadku mężczyzn akceptację kultury honoru. Wydawałoby się, że empatia, taka cecha, która przecież no, w jednoznaczny sposób wiąże się z tym, że powinniśmy być wrażliwi na cierpienia innej osoby, powinna odgrywać rolę. Mierzymy ludzi kwestionariuszem empatii. Nie różnicuje to ludzkich zachowań. Robimy następny eksperyment. Zastanawiamy się, co by było, gdyby ludzie obawiali się, że ta osoba, którą uderzają prądem elektrycznym, potem może im oddać, może się zrewanżować. Mówimy więc, eksperyment się będzie składał z 2 faz. W pierwszej ty jesteś nauczycielem, on jest uczniem, w drugiej zamieniacie się rolami. Czy to powstrzyma nauczyciela od uderzania prądem ucznia? Nie powstrzymuje. Posłuszeństwo jest silniejsze niż obawa przed rewanżem.
Jest pewien element bardzo szczególny w tym eksperymencie. Mianowicie wspomniałem Państwu, opisując tę procedurę, że ludzie na samym początku dostają 5 dolarów, w Stanach Zjednoczonych u nas 50 zł. Bardzo często w podręcznikach psychologii społecznej podkreśla się, że to powoduje, że ludzie nie powinni kontynuować udziału w tym eksperymencie, bo przecież pieniądze już zarobili. Pomyśleliśmy sobie, że może być dokładnie odwrotnie. Pomyśleliśmy sobie, że ktoś, kto wziął pieniądze, może czuć się zobligowanym do tego, żeby wypełnić swoją rolę, żeby zapracować na to, co już dostał. Tym bardziej, że nie może tego oddać. Robimy więc eksperyment, w którym część osób badanych jest płacona z góry, a innym mówi się, możesz zarabiać w ten sposób, że każdy błąd ucznia i wypełnienie przez ciebie polecenia to jest 5 zł. Przy 10 błędach ucznia też zarobisz 50 zł. Mieliśmy nadzieję, że jak ludzie zarobią już 20, to pomyślą sobie, to już mi się zwróciło na podróż z powrotem i powiedzą więcej nie. Ale nie. Ludzie wciskają kolejne 10 przycisków. Wreszcie badamy przekonania, podobnie jak Milgram, badamy przekonania o własnym zachowaniu, ale robimy to w sposób dość specyficzny. Mianowicie pytamy ludzi o dwie rzeczy. Opisując im procedurę, pytamy, w którym miejscu ty byś się zatrzymał i w którym miejscu zatrzymałby się przeciętny Polak twojej płci. I okazuje się, że ludzie są święcie przekonani, że sami skończyliby udział w tym eksperymencie znacznie wcześniej, niż skończyłby przeciętny Polak. Ale opisujemy to również ludziom, którzy znają eksperyment Milgrama, słyszeli o nim, znają wyniki i znowu pytamy, jak sądzisz, jak zachowałby się przeciętny Polak, a jak ty? Ludzie, którzy znają eksperyment Milgrama, wiedzą, że przeciętny Polak znacznie później skończyłby udział w eksperymencie, niż sądzą ci, którzy tego eksperymentu nie znają i wyników nie znają. Ale to kompletnie nie modyfikuje ich przekonania na własny temat. Ja skończyłbym bardzo szybko. To jest efekt, który w psychologii nazywa się efektem lepszego od średniego. Ludzie sądzą, że są lepsi od przeciętnych ludzi. Najśmieszniejsze jest to, że prawie wszyscy sądzą, że są lepsi od przeciętnych ludzi, bo to, że część tak sądzi, to ma rację, ale sądzą tak wszyscy. Na przykład zauważcie Państwo, że no powiedzmy, że jest nas tutaj 70 osób. Nie wiem, czy akurat tyle. Coś koło tego. Otóż ktoś z nas jest najbardziej niemoralny. Ja nie wiem kto. Państwo też nie wiecie kto. Ale ktoś musi być. No wynika to z rozkładu, gdybyśmy jakoś mierzyli moralność. Ta osoba jest numerem 1. Jest na sali ktoś, kto jest numerem 2, jest bardziej moralny od jednej osoby, ale mniej od pozostałych. Numer 3 jest bardziej moralny tylko od dwóch i tak dalej, i tak dalej. Numer no mniej więcej 35 mógłby powiedzieć, jestem w środku. Połowa ludzi na sali jest mniej moralna ode mnie, połowa bardziej. Numer 36 może już powiedzieć, większość ludzi na sali jest mniej moralna ode mnie. Tym bardziej 37, 38. Otóż gdyby każdy z nas pomyślał o tym, którym jest numerem, to każdy z nas powinien pomyśleć o innym numerze. Ale problem polega na tym, że prawdopodobnie wszyscy albo prawie wszyscy myślimy, że jesteśmy w tej lepszej połówce. No może aniołem nie jestem, ale od przeciętnej osoby na pewno moralny bardziej jestem. To jest korzystne dla naszej samooceny, dla poczucia własnej wartości. Na przykład 98% ludzi sądzi, że reklama wpływa na nich w mniejszym stopniu niż na przeciętnego człowieka. Reklama działa, ale na innych, na mnie nie, bo jestem inteligentny i na mnie reklama nie działa. Otóż, proszę Państwa, podobnie jest tutaj. Ludzie wierzą w to, że zachowaliby się lepiej. Na koniec może, proszę Państwa, jedna konstatacja. Otóż Peter Gabriel nagrał bardzo ładny utwór rockowy. Możecie go Państwo sobie znaleźć na YouTubie. On się nazywa 38% i poświęcony jest tym ludziom, którzy sprzeciwili się, którzy nie wcisnęli ostatniego przycisku. Tym ludziom, którzy w pewnym momencie powiedzieli nie. Taki hołd dla tych ludzi. Jest pewnym paradoksem, proszę Państwa, że my składamy hołd ludziom, którzy wcisnęli 20 przycisk, 25, 28. To jest z pewnej perspektywy przerażające. Dziękuję bardzo.